Ok, dzisiaj pokażę Wam, jak założyć prawidłowo wędkę na najbardziej popularnych stanowiskach w Polsce. I mamy takie klasyczne, czyli połączone dwa ringi łańcuchem, dwoma kolóżkami i stanowisko z dwóch ringów. I teraz tak, to stanowisko jest znacznie bardziej popularne na drogach sportowych. Mamy połączone i możemy założyć na tę wędkę bez problemu w takim właśnie koluchu. Nie? Tylko że myk jest taki, że jeśli na przykład dużo osób by wędkowało na takiej linie przez kolucho, to takie kolucha zaczną się w miarę szybko wycierać, no i trzeba będzie je wymieniać. No a jako, że to jest powiedzmy stanowisko dobro wspólne, to fajnie byłoby je oszczędzać. Jak to można zrobić? Jeśli już na przykład przywiązaliśmy się i mamy linę przez kolucho przełożone, to zobaczcie sobie, bardzo prostym rozwiązaniem jest, żeby dopiąć sobie wyżej karabinek i wpiąć tutaj linę. Jak będzie na przykład lina jechała, to tak naprawdę będzie zużywała nasz karabinek prywatny, który na końcu wystarczy, że jedna osoba wytnie, zbierze sprzęt i może zjeżdżać. Nie? Myk jest taki, że nie na każdym stanowisku z łańcucha da się to zrobić sensownie. Musi być tak ono odpowiednio w miarę pionowe. To znaczy, że jeśli na przykład tu wepniemy karabinek, to powinna lina ocierać właśnie nasz karabinek, no nie? Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że karabinek lub ekspres wepniemy po prostu wyżej do ringa, nie? I wtedy jedzie przez nasz karabinek, no nie? Z tym, że to rozwiązanie ma swoje wady, mianowicie takie, że jeśli na przykład będzie tutaj karabinek ułożony równolegle do skały, no to lina będzie się troszeczkę nam bardziej skręcać, nie? Więc idealnie byłoby, gdyby dopięty był tutaj, nie? Nie zawsze się tak da, więc jeśli na przykład mamy zamiar założyć wędkę, która będzie bardzo długo używana, to lepiej to zrobić w ten sposób, że dopiąć HMS-a do kolucha. Idealnie, jeśli to będzie kolucho tak ułożone, że karabinek prostopadle do skały jest ułożony. Dzięki temu mniej się lina skręca, nie? No i dopinamy HMS-em. Dodatkowo możemy sobie dopiąć ekspresem na przykład do drugiego kolucha po to, żeby było dodatkowe zabezpieczenie. Może być też na przykład tutaj wyżej, ale zwróćmy na to uwagę, żeby była sytuacja taka, że lina przechodzi tylko przez jeden punkt, dzięki temu mniej się skręca. Teraz to pokażę na innym przykładzie. Mianowicie mamy tutaj drugie stanowisko z ringów. I teraz, jeśli zrobimy coś takiego, że dotkniemy na przykład HMS-a, drugiego HMS-a, przez to przepniemy liny, no to będzie naprawdę słaba akcja, ponieważ przeloty są na tym samym poziomie i lina będzie się bardzo mocno skręcać. Kilka razy dana osoba pójdzie na wędkę i już będziemy mieć taki precel na linie. Często to widzę w skałach, dlatego rozwiązaniem nieco lepszym jest to, żeby po prostu lina wisiała tylko w jednym punkcie, a drugi powinien być takim backupem. Czyli na przykład dopinamy sobie drugi ekspres i wpinamy go tutaj. Nie? Czyli tak naprawdę lina idzie przez tylko jeden zakręcany karabinek, a ekspres jako tako backupem. Nie? Mimo tego w tym ustawieniu dalej jest troszeczkę tak, że lina jest ustawiona, karabinek jest ustawiony równolegle do ściany, więc też będzie się troszeczkę skręcało na dłuższą metę, więc warto albo zmieniać końce liny, przewijać ją, żeby się tak nie chłamiła, albo możemy zrobić po prostu stanowisko z taśmy, no nie? Samonastawne, albo lepiej kierunkowe. Po prostu wpinamy taśmę, cyk. Bierzemy sobie na przykład motyla, dopinamy HMS-a, do tego linę i dodatkowo możemy sobie zabezpieczyć w postaci na przykład ekspresa. No i na czymś takim możemy spokojnie sobie wędkować. No nie? Zwróćmy tylko uwagę, żeby jakoś tam taśma powiedzmy nie haratała bardzo o skałę. Dobra, no i co? I tyle.